Cześć. Na wstępie od razu powiem, że nie jestem nauczycielem ani muzykiem, w związku z czym to, co teraz przedstawię, jest oparte o tym, czego się nauczyłem i wydaje mi się, że jestem w stanie to fajnie przekazać innym, a zgadza się, to po prostu zostało ocenione, jeżeli chodzi o na przykład ten sprawdzian, który tutaj w całości mam, na 6, więc chyba dobrze to zrozumiałem i być może pomogę innym dzieciakom uczącym się, osobom oczywiście starszym także, na przykład rodzicom, gdy będą się dzieciaki uczyć czegoś o ligaturach i kropkach. Co to są te ligatury? Tak w skrócie, ligatury to są te łuki. Tutaj mamy, jak widzicie, 5 ligatur i ligatury informują nas tylko i wyłącznie o tym, że dźwięk, który będziemy odtwarzać, na przykład na keyboardzie, to nie będzie 5, o tu 6 dźwięków, czyli pi, 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 pi i tak dalej, tylko będzie to jeden dźwięk o wartości wszystkich tych tutaj nutek. Czyli będzie to jedno naciśnięcie na przykład klawisza na keyboardzie. Oczywiście zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to policzyć, żebyście rozumieli. Druga sprawa, poza ligaturami, czyli tymi łukami, to są kropki. I co taka kropka nam mówi? Kropka nam mówi tylko i wyłącznie tyle, że kropka jest warta połowie wartości nuty, przy której stoi. Czyli ta nuta tutaj, tu jest ósemka, ona jest wydłużona, jeżeli chodzi o naciśnięcie na przykład klawisza na keyboardzie, o dodatkowo szesnastkę. Czyli po prostu trzymamy troszeczkę dłużej przycisk na keyboardzie o dodatkową wartość jeszcze szesnastki. Żebyście zrozumieli, o co mi chodzi z tymi wartościami, to najpierw postaram się kilka podstaw powiedzieć, które się nauczyłem. No to co? Podział regularny wartości nut. Ja jeszcze dodatkowo, poza tym, że wiem, że cała nuta ma takie oznaczenie, półnuta takie, ćwierćnuta takie, ósemka ma takie z chorągiewką i szesnastka z dwoma chorągiewkami, to ja jeszcze sobie tak w głowie zapisuję to, gdy liczę w głowie, bo staram się już na kartce nie liczyć, już mi to w głowie fajnie idzie, jako po prostu ułamki tam, jedna pierwsza, czyli cała nuta, jedna druga półnuty, ćwierć nuty, jedna czwarta, jedna ósma, jedna szesnasta. I to mi troszeczkę ułatwia liczenie, może Wam też to ułatwi liczenie. Jak widzicie, półnuta, cała nuta, przepraszam, dzieli się na dwie półnuty, każda z półnut dzieli się na dwie ćwierćnuty, ćwierćnuta na dwie ósemki i tak dalej, i tak dalej. Można sobie to też w głowie zanotować jako jedna wielka pizza. Pizzę dzielimy na pół, czyli mamy dwie półnuty, potem znowu na pół to mamy cztery ćwierćnuty, potem jeszcze na ósemki i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma trochę inny punkt rozumowania. Dla mnie te ułamkowe jest łatwiejsze. No i jeszcze to, co ważne, ile trwa cała nuta? Żeby zrozumieć, bo to się przydaje potem przy rozumieniu tych zadań. Jedna cała nuta to jest mniej więcej 4 sekundy. Oczywiście można tu wziąć metronom, ale można to zrozumieć w taki prosty sposób, że cała nuta trwa tyle, czyli wciśnięcie przycisku na przykład na keyboardzie trwa tyle, co 4 takie stuknięcia, jakby 4 sekundy na zegarku, czyli tak. I przez ten czas, gdy 4 razy klupałem, no to trwa jedno wciśnięcie przycisku na keyboardzie o danym oczywiście tam dźwięku, tak? Ale tyle mniej więcej to trwa. Więc pół nuty trwa około 2 sekundy, ćwierć nuty 1 sekundę, ósemka pół sekundy i ćwiartka sekundy 16. Ja to tak rozumiem i rzeczywiście tak to jest, jak na przykład się gra na keyboardzie czy w inny sposób. Przynajmniej ja tak zauważyłem. I w ten sposób, gdy sobie będziemy to rozumieć, będzie nam łatwiej. Cała nuta ma wartość około 4 sekund długości grania. Dwie półnuty to są dwa dźwięki po 2 sekundy, tak na oko. Cztery ćwierćnuty to są cztery jednosekundowe kliknięcia. Klik, 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 klik na przykład, nie? Ósemki, na przykład tu 8 ósemek, czyli 8 razy naciskamy po pół sekundy. I dalej wychodzi to tyle samo, co jedna cała nuta, jeżeli chodzi o wartość tego czasu odtwarzania tych dźwięków lub jednego dźwięku, bo tu dwa dźwięki, tu cztery i tak dalej. No dobra, myślę, że te podstawy i ta wizualizacja tych nut, no to mi dosyć szybko do głowy jakoś tam weszło, więc teraz skupimy się na tym, żebyście to po prostu zrozumieli na jakimś przykładowym zadaniu. O, wybierzmy sobie jakieś zadanie. Może wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS, ty jest głupi pies. No dobra, weźmy sobie to. Co my tu widzimy? Spójrzmy. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nutek w tym rytmie zapisanym. Siedem nutek, jak widzicie. Mamy tu grupę ósemkowo-szesnastkową, jeszcze tu jest kropka. Tutaj mamy cztery nutki w grupie szesnastkowej, czyli cztery szesnastki w grupie. I tu mamy jedną ćwiartkę, czyli jedną ćwiartkę. No dobra, ok, no to spróbujemy teraz wykonać to zadanie. Po znaku równości, czyli po tym znaku,
wpisz jedną wartość, która będzie równa zapisanemu rytmowi. No dobra, no to spróbujemy to zrobić. Żeby zrobić takie zadanie, ja sobie to zrobię może tutaj, tak żebyście dobrze zrozumieli. O, tak sobie to ułożę i spróbuję po kolei. Najpierw spiszmy sobie te wszystkie nutki. Już je szybciutko sobie tu maluję. Malarzem to jakimś specjalnym nie jestem, ale może fajnie Wam to wytłumaczę i będzie Wam łatwiej to skumać. Nie mówię, że nauczyciele źle tłumaczą, bo bardzo dobrze tłumaczą, ale czasami inny punkt widzenia na to samo może być po prostu lepszy. Mój punkt widzenia sprawdziłem na tym, że ocena szóstka ze sprawdzianu to jest dobry punkt widzenia, żeby móc ocenić, że mogę Wam to pokazać, jak ja to rozumiem. Tak więc sprawdziło się. Dosyć dobrze. Ok. Przepisałem i kropeczka jest tutaj, przy tej ósemce, tak? Tu jest jeszcze kropeczka, proszę bardzo. Dwie grupy i tu osobna nutka. Ile to się równa? I tutaj, jak widzicie, mamy wszędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ligatur. Czyli mamy tak, jedną ligaturę, drugą ligaturę, trzecią, czwartą, piątą i tu szóstą. Sześć ligatur. To znaczy, że w sumie wyjdzie jedno naciśnięcie klawisza na keyboardzie o pewnej długości czasowej, ale to dopiero musimy obliczyć. Więc wiemy już, że nie będzie tutaj kilku kliknięć, tylko jedno kliknięcie na przykład na keyboardzie. Tutaj tak, żeby było jedno kliknięcie i tutaj tak, żeby byłoby jedno kliknięcie. To tak informacyjnie. Gdybyście jeszcze popatrzyli na przykład na taki przykład, jak jest tutaj, to tutaj byłoby jedno kliknięcie, tutaj byłoby osobne kliknięcie i osobne kliknięcie, czyli w sumie tu by były trzy kliknięcia. Tutaj byłoby jedno kliknięcie i tu jedno kliknięcie i tu jedno kliknięcie w tym takcie. Tutaj zaś w tym takcie to byłoby tak. Kliknięcie, 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 kliknięcie. No to może ten mój sposób tłumaczenia Wam po prostu się przyda, bo może będzie łatwiej Wam to zrozumieć. No dobra, więc teraz po kolei musimy sobie tutaj te wartości rozpisać. Jak ja sobie to rozpisuję, żeby to po prostu zrozumieć? Staram się to tak troszeczkę jakby ułamkowo i jest mi po prostu łatwiej. Więc zacznijmy od tej nutki. Tu widzimy, że jest nutka do góry plus jedna chorągiewka. I tutaj, żeby Wam tylko tak przypomnieć, o co chodzi z tymi chorągiewkami. Spójrzcie. Jeżeli nie mamy nutek nigdzie połączonych w grupę, to mamy takie, zobaczcie, chorągiewki podwójne i pojedyncze przy ósemkach i szesnastkach. Takie fajne, ładne, to ładnie to wygląda. Ale gdy są połączone w grupy, to te chorągiewki się po prostu tak jakby prostują i kierują do siebie. Czyli tu szesnastka powinna mieć dwie chorągiewki, ale ma je wyprostowane. Tu szesnastka ma dwie chorągiewki, ta druga nutka, i też je ma wyprostowane w kierunku drugiej szesnastki. Czyli nie idzie ona tutaj w dół podwójna i tu podwójna. Ale tu już jest tylko jedna chorągiewka, bo tu jest po prostu ósemka. Tak więc w grupach nie ma takiego czegoś. Tylko gdy pojedynczo byśmy gdzieś pisali. Tu akurat, jeżeli byłaby chorągiewka, gdyby tutaj była oczywiście ósemka. Ale tutaj jest ćwierćnuta, więc tutaj nie ma chorągiewki. Myślę, że chyba wszystko jest jasne. No dobra, spróbujmy teraz to zadanie zrobić. Mamy tak. Co to za wartość? Tutaj widzimy, że mamy ósemkę z jedną chorągiewką. No to ja sobie to zapiszę jako tak. Jedna ósma. Dodatkowo mam tu kropkę. Kropka oznacza połowę nuty, przy której stoi. Czyli jak tu jest ósemka, to tu jest jedna szesnasta. No to plus jedna szesnasta. Ja to tak w głowie dosyć szybko sobie liczę, a spróbuję to teraz spisać, żebyście to zrozumieli. Teraz mamy tutaj szesnastka, 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 prawda? Bo od wszystkich tutaj wychodzą podwójne chorągiewki, tak, ja to tak nazywam. Czyli jedna szesnasta plus jedna szesnasta plus jedna szesnasta plus jedna szesnasta. Czyli te cztery szesnastki, o to zrobimy może tak. Te, o to jest, te dwie wartości to jest to. Tutaj mamy szesnastkę jeszcze, czyli tu jest tak, tu jest jedna ósma z szesnastką. Tutaj jest szesnastka, to będzie ta podwójna, to sobie zrobimy ją tutaj. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery szesnastki jeszcze. To zróbmy sobie to jako trzema kreskami, zaznaczmy sobie, żebyśmy wszyscy się tu dobrze rozumieli. Raz, dwa, trzy. O, proszę bardzo. I ostatnia wartość to jest ta.
To jest oczywiście ćwiartka, czyli plus 1/4. Zaznaczmy sobie czterema kreskami. Te kreski, które tutaj teraz piszę, chodzi o to, żebyście rozumieli, że to jest to. To jest to. Te cztery to są te cztery. I tutaj mamy 1/4 jeszcze, prawda? Dzięki temu łatwiej nam będzie wszystko zrozumieć. Ok. I teraz spróbujemy sobie to wszystko sumować jakby w jedną wartość. Mamy, jak widać, różne tutaj te mianowniki, ale nie będziemy tego dodawać tak jakby ułamkowo, że będziemy teraz ten sam mianownik i będziemy dodawać. Zobaczcie. 1/8, tutaj mamy 1/8 i tu jest 16. Zostawiamy ją w spokoju. Te równa się przeniesiemy tu. Tą 1/8 na razie zostawimy w spokoju. Skupmy się na tych 16. 16 i 16, zobaczcie, to 8, prawda? Będę robił to po kolei, nie będę skracał, żebyście dokładnie zobaczyli, o co chodzi. Tu mamy 16 i tu 16, więc zróbmy sobie z nic tego 1/8 z tych dwóch. Tu mamy 16 i 16, to znowu plus 1/8. Lecę tak po kolei. Czyli tak, tu mieliśmy 1/8, tu mieliśmy 1/8, tu mamy znowu 8 i tu znowu mamy 1/8, prawda? Bo 16 i 16 to znowu 1/8 i plus 1/4. Zobaczcie, jesteśmy o poziom dalej. Czyli idziemy tak jakby z tych 16 do 8 w górę, aż w końcu uzyskamy jakąś fajną jedną nutkę. No dobra, równa się. Idziemy znowu niżej. Spójrzcie, 8 i 8 to ćwierć nuta, czyli 1/4. Prawda? Ja to tak może zapiszę, może Wam to ułatwi. Teraz tak, 8 i 8 to znowu ćwierć nuta. I znowu tutaj mamy ćwierć nutę. Prawda? Plus, plus. No dobra, idziemy dalej. Znowu, co my tu widzimy z tych ćwierć nut? Dwie ćwierć nuty dają nam pół nutę. Czyli 1/2 plus i tu zostaje ta 1/4, prawda? Tutaj. Tam gdzie nigdzie spisuję. Chodzi o to, żeby doprowadzić do jak najprostszej wartości. Tak jak mamy w zadaniu. Czyli wpisz jedną wartość. Jedną wartość. No dobra, więc mamy jedną tutaj półnutę i ćwiartkę. A co to od razu nam w głowie mówi? Półnuta i ćwiartka. Co Wam to od razu mówi? Przepiszemy sobie. To od razu Wam powinno powiedzieć półnuta i kropeczka. Bo kropeczka to połowa wartości czasowej nuty, przy której stoi. Czyli wydłużenie. Półnuta, półnuta i 1/4 to jest ten stopień niżej. Półnuta i stopień niżej, czyli 1/4. Proszę bardzo, 1/4. Czyli 1/4 to jest ta kropeczka, półnuta to to. I w ten sposób mamy koniec naszego zadania. Koniec naszego zadania. Krok po kroku sobie obliczyliśmy wartość i możemy tutaj przy tym zadaniu, bo tego się tyczy to zadanie, spokojnie wpisać wartość półnuty z kropeczką. Pewnie chcielibyście jeszcze jedno zadanie, więc może zrobimy jeszcze jedno zadanie. Oczywiście jak już rozumiecie, to możecie zakończyć oglądanie filmu, ale być może chcecie jeszcze jedno, to dobra, zrobimy jeszcze jedno. Zrobimy taką krechę. Nie wiem, które byście chcieli zadanie. Może weźmiemy sobie teraz, ale troszeczkę szybciej będziemy to robić. Może teraz zrobimy sobie, które? Może to zadanie. Tak fajnie ma porozdzielane te szesnastki. To zróbmy sobie teraz to drugie zadanie. To. O. No to spisujemy sobie. Zobaczcie. Kroczek po kroczku. Może tak przesunę, żebyście lepiej widzieli. Kroczek po kroczku. Rysujemy, rysujemy, rysujemy. No to ogólnie są mi bardzo obce, więc temat dosyć szybko, w cudzysłowie, łyknąłem. I chyba to fajnie umiem wytłumaczyć. Nie wiem, to już Wy ocenicie w komentarzu. Być może będziecie się ze mnie śmiać, ale być może bardzo to Wam pomoże. Jakoś tak wydaje mi się te nuty, że takie dosyć ciekawe. Ok, kreseczki, kreseczki, kreseczki. I tu są połączone w odwrotnym kierunku. I co? I kropki nie ma żadnej. Zobaczcie, akurat w tym zadaniu kropki żadnej nie ma. W tym nie ma żadnej kropki. No trudno, no nie będzie kropki, to nie jest żaden problem. Już wiecie, że kropka to jest po prostu, tak jak tutaj, 1/8, a kropka to połowa z 1/8, czyli plus 1/16. Więc to jest mega proste moim zdaniem. Ok, więc teraz tak, co my tutaj widzimy? Spróbujmy to sobie rozpisać. Mamy
ten nasz rytm, ten, prawda? No to co? Tu widzimy, że jest szesnastka, bo ma dwie chorągiewki wyprostowane. Tutaj też jest szesnastka, bo ma dwie chorągiewki. A tutaj jest ósemka, bo ma tylko jedną. Czyli jedna szesnasta plus jedna szesnasta plus jedna ósma. A teraz tu. Dlaczego chcę to dodawać? Dlatego, że widzimy, że tu są ligatury. A ligatury już nam mówią, że tu będzie jedno naciśnięcie klawisza na przykład na keyboardzie. Tutaj nie będzie pi, 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 tam sześciu dźwięków, tak? Tylko ligatury nam mówią, że właśnie połączymy to. Więc tą pierwszą nutkę będziemy łączyć, 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 łączyć. Ok, jedna ósma to jest to. I teraz znowu mamy jedna ósma. I tu jedna szesnasta, jedna szesnasta. No i podstawę sobie wyciągnęliśmy. No dobra, idziemy równa się. I teraz patrzymy. Szesnastka i szesnastka da nam jedną ósmą. Ale to już wiecie, szesnastka i szesnastka da nam tutaj jedną ósmą, czyli ósemkę, prawda? Jedna ósma, czyli to wynika z tego. Jedną ósmą sobie przepiszemy. Stąd, prawda? Teraz mamy tu jedną ósmą. Na razie jeszcze nie będziemy tutaj ósemek łączyć w całość. To zaraz Wam pokażę. I tu dwie szesnastki. Czyli znowu jedna ósma, prawda? I tu już jest łatwiej. I teraz co? Równa się. I tu mamy dwie ósemki. To sprawdzamy. Ćwierćnuta. Czyli jedna czwarta. I tu dwie ósemki to też jedna czwarta, prawda? Oczywiście to się nie zgadza, co my tutaj sobie... albo się zgadza, bo to będzie dwie ósme, czyli jedna czwarta. Nie, no zgadza się, wszystko się zgadza, bo są wspólne mianowniki. I zobaczcie, mamy jedną czwartą, bo jedna ósma plus jedna ósma to dwie ósme, a po skróceniu to jedna czwarta oczywiście, prawda? Prawda. Wszystko się zgadza, dlatego mi to tak fajnie wchodzi matematycznie. I co? Jedna czwarta i jedna czwarta, no to przecież jak dodalibyśmy ułamki, to jest dwie czwarte, prawda? Czyli dwie czwarte, a to się równa jedna druga, czyli jedna druga, czyli co? Połowa. Proszę bardzo. I gotowe. To jest rozwiązanie naszego zadania. Takie proste to wszystko jest, ale to, jak widzicie, no trzeba spróbować sobie to rozpisać tak jak ja na zwykłej kartce i macie tu dwa zadania. Pierwsze, tu drugie i sprawa wydaje się być banalnie prosta. Zrobimy jeszcze sobie to trzecie tak na ekspresie. Tak dla Was, to na ekspresie. Co my tu mamy? Szesnastka, szesnastka, ósemka, szesnastka, ósemka z szesnastką, bo kropka to połowa tego, prawda? Szesnastką i tu mamy ćwierćnutę. No to szybciutko. Jedziemy z koksem. Sobie szybciutko to narysuję. Ciach, ciach, połączę. Tu mam podwójnie, czyli szesnastki i tu pojedynczo. Kropeczkę, proszę bardzo. I tutaj. Dlaczego to rysuję? A no dlatego, że jak się rysuje te nuty, to jest taka dziwna sytuacja, że po prostu lepiej to rozumiemy. No coś w tym jest. Jak się tylko patrzy, no to już tak się tego nie czuje. No i dobra, mamy to zadanie. To. Szybko rozpisujemy. Równa się. 16, 16, 1, 16 plus 1, 16 plus 1, 8 to jest na razie to. Teraz tu 16 plus 1, 16 widać, że ma dwie chorągiewki, więc 16. Tu mamy 1, 8 i kropeczka, czyli połowa z 1, 8, czyli 1, 16. Oczywiście, jak pamiętacie, mamy tu ligatury, w związku z czym dlatego to sobie sumujemy, prawda? Tu widzicie, ligatury są, dlatego to sumujemy w jedną całą wartość. I tu mamy jeszcze jedną nutkę, czyli jedną czwartą. Plus jedną czwartą. I teraz po kolei równa się. Ciach, ciach. Tu mamy szesnastkę i szesnastkę, czyli jedną ósemkę. Tu mamy ósemkę. Na razie ósemkę zostawiamy. Oczywiście można w głowie sobie to szybciej liczyć, ale na razie tak. Tu co widzimy? Szesnastka i szesnastka. Te dwie sobie połączmy. Te dwie. To będzie jedna ósma. Teraz tą jedną ósemkę sobie tu napiszemy. Jedna ósemka. I plus jedna czwarta. Zgadza się? Jedna ósemka plus jedna ósemka to będzie jedna czwarta. Prawda? Spójrzcie tutaj. Teraz tu jedna ósemka to znowu jedna czwarta. I tutaj mamy jedną czwartą. Czyli tu jest połówka, jedna druga plus jedna czwarta. A to się równa jedna druga, proszę bardzo, w ten sposób. Czyli połówka nuty i jedna czwarta, czyli kropeczka.
Jeszcze raz sprawdzę tutaj, czy tutaj na pewno nie ma jakiegoś błędu. Bo tak wychodziłoby, zobaczcie, że tu jest wynik, półnota z kropką, tu półnota z kropką, a tutaj coś mi tej kropki brakuje, jakby przydałaby się. Czy tu nie zrobiłem jakiegoś błędu? 16, 16, 8, 8, 16, 16. 16 to 8, 8, 8, 8. 8 i 8 to czwórka, ćwiartka i tu też ćwiartka. Ćwiartka i ćwiartka to półnota. Czyli tu bez kropki, jak widzicie, no. Nigdzie tu kropki nie ma zaznaczonej, więc wydaje mi się, że chyba mam rację. Tak, chyba się nigdzie nie pomyliłem. Tak więc mam nadzieję, że przynajmniej się bardzo postarałem wyjaśnić Wam te ligatury, kropki na trzech zadaniach, tak jak tutaj widzicie, macie je rozpisane i chyba będzie dla Was to jasne. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do skomentowania, napiszcie mi, jak kiepsko mi poszło, a być może zrozumieliście wszystko bez najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o ligatury i kropki. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć!